Cześć dziewczyny, to znowu ja, Natalia. Witam Was ostatniego dnia słodkich zdobień. Dzisiaj namalujemy cukieraska. Będzie to różowy, słodziutki cukierek, którego z pewnością każda z Was pokocha. Jeżeli jesteście gotowe i ciekawe tego zdobienia, to zapraszam Was do oglądania. Do wykonania dzisiejszego zdobienia użyjemy koloru Call Me a Unicorn z kolekcji Miami by Natalia Siwiec Dry Topu, pędzelka Master Art 002 oraz żeli z kolekcji Arte Brillante w kolorach Luna Park White i Green Tea. Moje zdobienie zacznę od pokrycia wzornika kolorem Call Me a Unicorn, który będzie stanowił bazę. Wy to tło dla swojego zdobienia możecie zrobić kompletnie inne, może to być ombre, może to być zupełnie inny kolor, może to być na przykład syrenka wtarta w dyspersję. Ten kolor utwardzę w lampie przez 30 sekund i cały wzornik pokryję dokładnie moim ulubionym topem, czyli dry topem, który również powędruje mi do lampy Dual LED na 30 sekund i mieszanką kolorów Luna Park oraz White z kolekcji Arte Brillante, a także pędzelkiem Master Art 002. Zaczynam malować takie przekrzywione jajeczko. Tak jak już mówiłam wcześniej, wybór kolorów jest zupełnie opcjonalny. Ja pomyślałam, że fajnie będzie wyglądać, jeżeli tło będzie takie piękne, pastelowe, niebieskie, a na górze nasze zdobienie będzie takie delikatne różowe. Tak jak już mówiłam, żele Arte Brillante nie posiadają dyspersji, to znaczy, że nie trzeba ich nabłyszczać. Dzięki temu nie utracicie tej głębi zdobień 3D. Jeśli jednak zdobienie wykonujecie hybrydami bądź żelami posiadającymi warstwę dyspersyjną, koniecznie pokryjcie je topem. Moje jajeczko wsadzam do lampy na 30 sekund i następnie nakładam drugą warstwę tego jajeczka, tak żeby ten efekt 3D był jeszcze mocniejszy. Wzornik możecie obrócić na chwilę do góry nogami, wtedy ten żel spłynie na sam środek naszego jajeczka i w tym miejscu to jajeczko będzie bardziej wypukłe. Znowu wzornik utwardzam w lampie Dual LED przez 30 sekund i po bokach domalowywuję jeszcze falbanki z tego papierka z cukierka. Będą to takie odwrócone wierzchołkami do jajeczka trójkąciki, które u swojej podstawy będą delikatnie pofalowane. Jeśli chcecie, to do nich też możecie dodać drugą warstwę koloru, żeby były jeszcze bardziej wypukłe. Ja myślę, że w moim przypadku zostawię jedną warstwę. No i całość utwardzę w lampie przez 30 sekund, a następnie pędzelkiem Master Art 002 i dalej tą samą mieszanką kolorów domaluję na tych falbankach kilka kreseczek. Sprawi to, że ten efekt 3D nabierze naprawdę dużej głębi. Te kreseczki też możecie poprawić drugi raz. No i całość utwardzę w lampie znowu przez 30 sekund i kolorem Green Tea z kolekcji Arte Brillante oraz pędzelkiem Master Art 002 domaluję kilka kropeczek na moim cukierasku. Jeśli nie jesteście fanem kropek, możecie tam namalować paseczki, możecie nawet na środku namalować duże serduszko. Pamiętajcie tylko, żeby na koniec całość utwardzić w lampie przez minutę i możecie cieszyć się swoim cukierasem 3D na paznokciach. I jak podobał Wam się mój pomysł na cukierka? Jeżeli odtworzycie go, koniecznie dawajcie znać. Jeżeli podobał Wam się ten pomysł, to dajcie też łapkę w górę. I pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał. Po kolejną porcję letnich zdobień zapraszam Was już w niedzielę o godzinie 20:00. A na razie żegnam się z Wami. Do zobaczenia już wkrótce. Pa!